wykorzystuje w tym stylu. Dzisiaj o tym wszystkim porozmawiamy, jakie są plusy, jakie są minusy, bo to nie jest tak, że scalping jest jedynym takim najlepszym stylem, można powiedzieć. Nie, to są oczywiście mocne i słabe strony, jak we wszystkim. Dzisiaj o tym wszystkim pogadamy, ja powiem wam, jakie jest moje podejście do scalpingu, a czasem skalpuję, może nie tak jak dobrych 8 lat temu, gdzie te wyniki miałem w sumie najlepsze, no, czy bardzo dobre, tak? Natomiast teraz jest moje takie podejście, że 1-2 dni w tygodniu na ten scalping przeznaczam. Dajcie znać, czy słychać, czy widać na webinarze. Wow, już ponad 200 osób, jest ok, tak, dobrze widać. Dajcie znać, jak tam u was tydzień leci, jak mija wam czas na giełdzie, plusy, minusy, zielono, czerwono. A załapaliście się na te wzrosty, na złocie, bardzo fajnie, ładne wyjście było. Złotko kolorowo tutaj napisał Diego. Okej, czyli jest pozytywnie, widzę, są uśmiechy, jest dobry humor, dobra energia, więc to jest najważniejsze, tak? WTI 100%, jak napisał, no gratuluję, ładnie, ładnie. Ja też miałem pozycje scalpingowe na ropie, na walutach, na złocie, także dzisiaj o tym wszystkim wam pomówimy, pokażę wam wszystko. I pomalutku myślę, że możemy zaczynać. Zaczynamy, moi drodzy, oficjalnie spotkanie na temat scalpingu na rynku walutowym Forex. Jeżeli chodzi o ten typ spotkań, pamiętajmy, że one nie mają nic wspólnego z doradztwem inwestycyjnym, to nie są rekomendacje, to nie są porady inwestycyjne, tudzież jakieś sygnały. Oczywiście tylko i wyłącznie edukacja, traktujemy to jako pewnego rodzaju narzędzia, które dają, czy mogą dawać przewagę, natomiast nie są to strategie inwestycyjne, takie no, pewniaki, czy też stuprocentowe, święty Graal i tak dalej. Oczywiście nie ma takich narzędzi, tak użartem pół serio, ale pamiętajmy o tym, że tutaj się spotykamy na tych częściach warsztatowych, czy na tych spotkaniach typowo webinarowo-warsztatowych, no po to, żeby poznawać pewnego rodzaju techniki, narzędzia, strategia na konkretnych przykładach. Takie jest moje podejście i tym się dzisiaj zajmiemy. Jeżeli o mnie chodzi, właśnie pytanie, zawsze mnie to zastanawia, czy są osoby, które są pierwszy raz z nami na webinarze, jeszcze nie mieliśmy przyjemności się poznać, dajcie znać, kto jest pierwszy raz. Proszę, czy sami stali bywalcy? O, nikt się nie chce przyznać. Pewnie. Okej, znacie mnie bardzo dobrze, Andrzej napisał. No to się cieszę, na pewno są nowe osoby. Jeżeli chodzi o takie moje podejście i to, co robię, no to przede wszystkim rozwijam projekt od lat. Za rok będzie 10 lat. Słuchajcie, jak chyba na Team School istnieje. Obecnie jest to największy projekt edukacyjny, największa szkoła tradingu, bo szkolimy w różnych zakresach i zawodowców, i tych amatorów, którzy chcą się stać zawodowcami, i dajemy narzędzia, dajemy różnego rodzaju pomocy. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo tego wszystkiego jest. No prawda jest taka, słuchajcie, że na scalpingu zarobiłem największe pieniądze. No, za chwilkę zobaczycie, w jakim czasie można depozyt pomnożyć w miarę szybko. Tak? Oczywiście nie zachęcam, pamiętajmy, wiąże się to z większym ryzykiem, jest to ciężkie, natomiast scalping w mojej ocenie i taka moja definicja scalpingu to jest najbardziej dochodowy styl w inwestowaniu, w tradingu w ogóle, w szeroko pojętym no, inwestowaniu na rynku kapitałowym, no bo wiadomo, scalping się kojarzy z rynkiem szybkim, dynamicznym, tam gdzie jest duża zmienność, czyli Forexem, tak, rynkiem walutowym. No oczywiście można skalpować też na akcjach na rynku kapitałowym, natomiast jest to inny rodzaj handlu. Jakie są plusy, jakie są minusy? Napiszcie mi proszę w komentarzu, z czym w ogóle kojarzy się scalping. Scalping, czyli co? Jaka jest wasza taka definicja, czy też pierwsze skojarzenie na zasadzie takiej burzy mózgów, możemy sobie zrobić takie szybkie, dynamiczne wprowadzenie. Za chwilkę powiemy o plusach, o minusach, tak żeby każdy miał tę jasność, tak, z czym to się wiąże, z czym to się je, a potem już narzędzia, techniki i same konkrety. Indianie Mateusz napisał, no w sumie tak, łapanie małych zmiennych na rynku, no to jest na zasadzie bierzemy swoje i w nogi, tak, bierzemy małą łyżeczką z dużą skutecznością, bo takie dwa zasadnicze słowa to jest no, przede wszystkim duża precyzja wejścia, przynajmniej ja zawsze kładam naprawdę duży nacisk na to, czyli mamy precyzję wejścia, precyzja i duża skuteczność, moi drodzy, tak, no bo w scalpingu tak naprawdę chodzi o tą skuteczność, ja tego dopiszę,
W scalpingu chodzi o to, że ten stosunek zysku do ryzyka, tak zwany risk reward, tej profitu do stop lossa, on jest niekiedy malutki, on jest niekiedy 1,5 do 1, no 2 do 1 to jest w ogóle super, niekiedy jest 1 do 1, na zasadzie, że take profit równa się stop lossowi, dlatego tutaj skutecznością, proszę sobie zapamiętać, w scalpingu się nadrabia, tak, żeby budować tę przewagę. Z czym się jeszcze kojarzy? Piszcie, krótkie trzymanie pozycji, czyli czas, krótki czas, no dokładnie tak, mała ilość pozycji czy duża ilość pozycji? Jak sądzicie w scalpingu? Mało pozycji mam czy dużo mam pozycji? Dużo, relatywnie dużo. No ja jak skalpowałem miałem nawet kilkadziesiąt pozycji, mówię te najlepsze moje czasy, no nie mówię, że te są złe, ale w tradingu no, miałem taki okres, że naprawdę kilka razy się nawet syndrom Boga pojawił, gdzie skuteczność przekraczała momentami 90% i faktycznie pozycji było dużo. Czy był to overtrading, jak Daniel napisał? Może momentami tak, no bo to nie jest tak, że ja nie popełniałem błędów, popełniałem, potem wyciągałem wnioski, uczyłem się, no i gdzieś tam to wszystko sobie modelowałem, tworząc takie swoje podejście, styl, no ale wiadomo, ten overtrading w scalpingu może się pojawić i to o tym mówimy otwarcie, to jest zasadniczy minus. Co jeszcze? Większe loty, zdecydowanie tak, maksymalne pozycje, padło pytanie, jakimi ja grałem, kilkanaście lotów, no ale to już jest bardzo duże ciśnienie, ja obecnie gram 1-2 i jest wystarczająco. Zresztą za chwilkę zobaczycie moje podsumowanie z dnia dzisiejszego, są wszystkie pozycje po jednym locie, obecnie rzadko kiedy w ogóle nie mam takiej potrzeby, żeby grać aż tak wysokim kapitałem. Jeden lot to jest naprawdę wystarczająco. Jakie jeszcze macie skojarzenia? Proszę napiszcie. Quick trading, czyli szybki, na czym najczęściej lubimy handlować? No właśnie, będzie o tym za chwilkę mowa, waluty, ale nie tylko, DAX, złoto. Jeżeli o mnie chodzi, jak już tutaj padło pytanie, to oczywiście konkretnie odpowiem. Ja bardzo nie lubię teoretyzować, więc od razu macie konkrety. EDEC, czyli euro, dolar, kabel, czyli GBP, USD, złoto. DAX oczywiście, no i mój taki konik, bardzo spokojna, chyba najspokojniejsza para, ale bardzo przyjemna, techniczna, no i co ważne, geometryczna, dolar do jena, tak zwany popularny ujek, prawda? To jest taka moja ulubiona piątka, bardzo często gram na tej pierwszej trójce, tak? No DAX i ujek, ujek jest spokojny, więc tutaj też należy się dużą cierpliwością wykazać. DAX z kolei jest bardzo szybki, nie zawsze jakby każdy poczuje tę dynamikę, niekiedy jest po prostu za szybka do tradingu, ale te pierwsze trzy instrumenty są jak najbardziej ok, czyli euro, dolar, funt, dolar, no i złoto. Jak się ma scalping do krypto według mnie? Ja nie skalpowałem na krypto, więc ciężko mi się wypowiedzieć, ja nie chcę się wypowiadać na temat czegoś, czego nie robiłem. Znam traderów, którzy skalpują, zwłaszcza na Bitcoinie, jak była jeszcze ta większa zmienność, tamte koszty, nie wiem, czy nie pożerają zbyt dużo prowizji i tak dalej. Wydaje mi się, że może mieć to taki mocny wpływ na to, no ale nie wiem. Jakie jest moje doświadczenie? Ja nie mam, bo ja nie mam doświadczenia ze scalpingiem na Bitcoinie, dlatego że ja sobie albo hodluję, albo zabieram swingi, co też pokazuję na live'ach o 12, prawda? Starałem się łapać całe fale, całe, może nie cykle, ale całe fale, czy też jakieś większe ruchy. Czy używam wskaźników do scalpingu? Absolutnie nie. Testowałem wskaźników dużo, natomiast powiem wam, że to były miesiące stracone, tak? Za chwilkę zobaczycie, jakie narzędzia są naprawdę wystarczające i to są proste narzędzia, bo moim zadaniem jest, żebyśmy tutaj podczas tej jednej godziny zrobili sobie wszystko. Na zasadzie poznajecie narzędzia, ja wam pokażę, jak je wykorzystywać. Kończy się webinar, a wy już jesteście na tyle może samodzielni, tak, że jesteście w stanie szukać. Nie mówię oczywiście, że się nauczyć scalpingu, no bo to jest proces nauki rozbudowany, ciągły i wcale nie taki łatwy, natomiast te narzędzia jesteście w stanie w ciągu godziny poznać, tak? Także odpowiadając na pytanie, nie stosuję żadnych wskaźników. No dobrze, to jeszcze po jednym plusie proszę wymienić i zaczynamy. Zasadniczy plus, jak myślicie, co takiego jest, co przyciąga w ogóle traderów no, do tego stylu, do scalpingu? Dlaczego tak wszyscy chcą skalpować, być day traderami, dlaczego to jest takie fajne, sexy i tak dalej? Szybki zysk, szybka kasa, wydaje się, że to są easy money, tak? Łatwe pieniądze, szybko, no i mamy czas dla siebie, jest wolna, zarabiamy dużo, tak? Adrenalina, no właśnie, to są naprawdę takie pułapki, wiecie, żeby tutaj nie było, że to faktycznie scalping się kojarzy z szybkim i łatwym zyskiem. Nie, ja tutaj absolutnie nie będę naginał rzeczywistości, no bo ona jest brutalna. Przepraszam, jakie są statystyki, przepraszam, na temat
skalpingu czy tradingu pewnie każdy zna, prawda? Większość traci. Natomiast na pewnym etapie, jak poznamy narzędzia i techniki, to jesteśmy w stanie tę przewagę naprawdę dużą osiągnąć. Więc no plusem jest to, że ten czas, prawda, jest relatywnie krótki, natomiast minusem jest co? Jak sądzicie, co jest największym minusem w skalpingu? Przepraszam, ale coś mi gadło. Odmawia posłuszeństwa, za dużo gadam chyba. Stres, za duże ciśnienie, tak. Wypalenie, powiem wam szczerze, to jest na moim przykładzie. Wypalenie, może nie z tradingu, bo ja mam cały czas ogromną radość i to jest świetny taki styl życia, jak ja to mówię, bo nie traktuję tego jak pracę. W sumie nigdy nie traktowałem, natomiast wypalenie może się pojawić nawet po kilku miesiącach, jeżeli nie widzimy tej równowagi, prawda? Czyli nie ma tego work-life balance, tylko ciśniemy na maksa i to jest faktycznie duże niebezpieczeństwo. Siedzenie przed kompem, Lechu, piszesz. No też, oczywiście, ja to zauważyłem po sobie, dlatego trzeba rower, jakaś siłownia, sauna, ja zacząłem tańczyć. Naprawdę tak było, że szukałem jakiegoś rozwiązania na zasadzie takiego, żeby się poruszać po prostu, a że lubię muzykę, no to salsa kubańska mi się spodobała, to było, nie wiem, 5-6 lat temu. No i w sumie już tak zostało, takie hobby dodatkowe, które jest no świetnym uzupełnieniem, tak? No bo tutaj jednak umysł jest na pewnych torach, skupienie duże i tak dalej, a jednak trzeba te emocje uwolnić, nie? To jest oczywiście przykład. Aha, tutaj Kasia napisała też, jak się salsą. Uwielbiam salsę kubańską zwłaszcza. Także może się na jakiejś imprezie gdzieś tam widzieliśmy. Kiedyś jeździłem często na festiwale taneczne, na imprezy do różnych miast, Śląsk, Wrocław, Warszawa, Kraków, wiadomo, te wiek Wrocław. No potem ta pandemia, teraz troszeczkę mniej, ale jednak jak jest jakaś fajna impreza, to oczywiście się pojawić. Zawsze się staram pojawić. Dużego kapitału potrzeba, a no nie, właśnie nie, właśnie nie. I tutaj chcę wam pokazać, że ze skalpingu, no bo to jest tak, jak każdy zaczyna, no to zobaczcie, ten kapitał, jaki mamy, no nie jest dostępny jakiś bardzo duży, tak? To jest, zobaczcie, jeden z takich mitów i tutaj nawet ktoś napisał, że potrzeba dużego skalpingu, żeby zarabiać, dużego kapitału, żeby zarabiać w skalpingu, tak czy nie? Nie. Ja miałem depozyt mój pierwszy, z którego zrobiłem świetny wynik, z którego jestem dumny, tak? Na tamte czasy, to był 2012 chyba rok, czyli prawie 10 lat temu, to były dla mnie bardzo duże pieniądze, tak? No 70 tysięcy z 1700, to jest fajny wynik, tak? W 200 transakcjach, dokładnie w 213, bo to na dole, ta oś pozioma, to jest liczba transakcji. 1700 zł, niecałe, widzicie, mój pierwszy, tak, jeden z pierwszych depozytów i bardzo ładny wynik. 70 tysięcy w 213 transakcjach. Ile, w jakim czasie? Około 2-3 miesięcy. Nie pamiętam, ale to była kwestia między 2-3. No kilka, no z 10 tygodni, coś takiego. Nie? W ogóle co sądzicie na takim wyniku? Czyli 10 tygodni, czas realizacji z 1700 na 70 tysięcy. Wtedy była dźwignia 1-100, bo nie było większych. Potem to były takie, można powiedzieć, początki tradingu, to chyba 2011-2012, jakoś tak, 9 lat temu. Ile czasu poświęciłem na to dziennie? Długo siedziałem, bo po 12, po 14, więcej, po 14-15 godzin dziennie. No to był taki czas zafascynowania tradingiem, gdzie faktycznie no, poświęcałem całe swoje życie, nie? Od momentu, cały czas wolny. To od momentu, jak się obudziłem, do momentu, jak szedłem spać, praktycznie nie odchodziłem od komputera. Od strony finansowej to były najlepsze moje chyba lata. Przynajmniej te wyniki procentowe i kwotowe też świetne. Natomiast wiadomo, zawsze jest coś kosztem czegoś, no finansowo ok, ale życia towarzyskiego nie było, dlatego potem szukałem tej równowagi. Ile pozycji dziennie? No do kilkanaście, gdzieś tak, no kilkanaście, nie? Tak jak mówiłem, to chyba nawet szybciej wyszło. Dobra, słuchajcie, czy chcecie odebrać materiały takie wprowadzające? Kto w ogóle jest początkujący albo średnio zaawansowany? Bo tutaj mam przygotowane dla was takie materiały, które chcę wam wysłać, tylko muszę wiedzieć, na jakim etapie jesteście. Tutaj przygotowałem taką szybką listę, formularz. Te osoby, które się zapiszą dokładnie w tym miejscu, to jest ten formularz pod tym linkiem, ok? Wejdźcie proszę, kliknijcie na ten link. Wysłałem wam w tym momencie na czacie. Osoby, które się zapiszą, otrzymają ode mnie gotowe strategie typowo dla skalperów, dla daytraderów. To będą takie króciutkie filmiki z prezentacją strategii, PDF-y opracowania,
też paczka edukacyjna, no komplet materiałów, między innymi Akademia, gdzie będę pokazywał, czy gdzie pokazałem tak naprawdę, bo to jest wszystko nagrane, możecie sobie to dowolnie obejrzeć, zastosować u ciebie, u siebie, tak bym chciał zresztą, żeby to wyglądało, a na temat scalpingu. Okay? Na jakim etapie jesteście? Początkujący, początek przerabia paczkę, o, czyli Wiktor, już paczkę materiału od nas masz. Wiktorze, napisz, jak ci się podobają materiały, jesteś zadowolony, są pomocne, są praktyczne przede wszystkim. Czy jest ok? Średnio, początkujący. Kasia jest pomiędzy początkującym a średnio zaawansowanym. Ok. Czy korzystam z wolumenu rzeczywistego? Tak, od jakichś 5-6 lat jak najbardziej. Jeżeli jesteś subskrybentem Andrzeju, to znaczy, że otrzymasz od nas tę paczkę, może się wcześniej zapisałeś. Super, sporo info od podstaw. Dokładnie, tam jest podzielona ta paczka i w ogóle te materiały względem stopnia zaawansowania, tak? Czyli dla traderów od 1 do 3 miesiąca pewnego rodzaju macie materiały, częściej tylko to oglądacie. Po 3 miesiącach, jak jesteście już bardziej tacy w tradingu, tak? Gdzieś tam znacie pojęcia i tak dalej, no to kolejny moduł, prawda? Potem kolejny, macie rok za doświadczenia, no to już część numer 3. To jest wszystko podzielone, także osoby, które się tutaj zapiszą, otrzymają komplet materiałów, także i warto sobie powtórzyć te rzeczy, może dla was już zrozumiałe, jasne, ale zawsze coś tam się wyłapie. No i oczywiście tę część zaawansowaną. Okej, dobra, no to lecimy, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o wstęp na temat scalpingu. Tutaj chcę wam pokazać mój sposób, który wykorzystuję od wielu, wielu lat, nawet jestem autorem takiego podejścia, pojęcia, w tradingu, jak markowanie ceny i pytanie, czy z tym się kiedyś spotkaliście. Kiedyś go dużo używałem, teraz oczywiście też go wykorzystuję, natomiast no myślę, że to pojęcie jest znane w środowisku, w analizie technicznej, kojarzycie. Markowanie ceny, nic innego jak sztuczne ruchy, sztuczny popyt, sztuczna podaż, fejkowe ruchy, jak kto woli, pojedyncze, wysokie, silne korpusy na zasadzie pułapki, prawda? Bardzo częste cofki, których nie lubimy, taka zmora traderów, prawda? Czyli no wszelkiego rodzaju taka podpuchy, nie? Jakie na rynek nam gdzieś tam, czy zasadzki, w jakie wpadamy, jeżeli tego nie rozumiemy, tak? Na czym to polega? Tutaj są moje zagrania z dzisiaj, żeby nie było, że tylko teoretyzujemy. Ja bardzo nie lubię mówić o rynku, nie pokazując, nie pracując na wykresach, więc oczywiście wykresy, no, tu się najwięcej uczymy, tak? Na wykresach. No mamy 61,8, mamy podbicie na ropie, to jest M15. Mamy podbicie typowo na takim agresywnym, mocnym ruchu, tak, po 61,8. Zagranie na tak zwaną reakcję na odbicie od poziomu 61. Okay? To jest bardzo ważne, czyli pierwsze zagranie, zobaczcie, na szybkim ruchu, bo tutaj możemy sobie nawet obliczyć, jakie to są zasięgi. One wcale małe nie są, są krótkie pozycje, zobaczcie, na 20 punktów, na 30, 25. To są takie moje w ogóle dniówki, tak? Jeżeli padłoby pytanie, a tutaj pytaliście, ile biorę z pojedynczej transakcji, z jednego trade'a, to jest między 20 a 30 pipsów albo punktów, tak? Od czego to zależy? Ano od tego, że na ropie WTI gramy na punkty, prawda? Więc tutaj ta dniówka będzie w punktach. Na DAX-ie też gramy na punkty, na walutach gramy na pipsy, natomiast dniówka się nie zmienia. To jest taki mój zakładany target, jeżeli chodzi o scalping, o day trading. Ja bardzo często te dwa style uzupełniam, czyli jakby mnie ktoś zapytał, czy jestem bardziej skalperem czy day traderem, odpowiedziałbym, że i tym, i tym, tak? W zależności od tego, jaką widzę okazję. Oczywiście w scalpingu polega na tym, zobaczcie, żeby tych pozycji, one, jeżeli piramidujemy, a za chwilkę powiem wam, że to jest bardzo ważne, żeby one były bardzo blisko siebie. Tu był pierwszy trade, tu był drugi, zobaczcie, widzę, że rynek uzupełnia, to znaczy idzie w moją stronę, reaguje na ten cluster, tak? Tu głównie było odbicie 61 i ta biała świeca, markowanie ceny, to od razu piramiduje moje zyski trzema pozycjami. Bardzo często wykorzystuję 2-3 trady w piramidowaniu, tak? Czyli widzę, że rynek od razu idzie w moją stronę, dokładam kolejną pozycję, tak jak tutaj zaczynam, może być nawet mniejszą, tutaj dokładam najczęściej taką samą i taką samą. Tak jak tutaj jest pokazane, no tak jak wam mówię, ja gram stałą wielkością pozycji obecnie, więc tutaj bez żadnego szaleństwa na zasadzie piramidy agresywnej, że dokładam pozycję na przykład dwa razy większą. Ja też to stosowałem, natomiast to jest duże ciśnienie, duży stres, duże emocje. Na tym etapie życia tego nie potrzebuję. No to są takie pozycje, które i tak się fajnie czuję na portfelu, okej? Co jest bardzo ważne w scalpingu? Wiedzieć, kiedy mamy odejść od stołu, na zasadzie, że nie chcę wyłapać tego szczytu i iść z rynkiem na przykład do ostatniego dołka, no fajnie by było, tak? I tutaj mamy wtedy bardzo duży plus, natomiast w scalpingu chodzi o to, żeby łapać
małe ruchy, ale często. Tak? Na zasadzie takiej fali żółtej spadkowej ja mogę ją złapać na zasadzie powiedzmy 5 mniejszych pozycji, aniżeli jednej większej. Dajcie znać, czy to rozumiecie, od strony takiej logicznej. W skalpingu chodzi o to, żeby nawet jeżeli widzimy dużą falę czy duży potencjał, żeby łapać te ruchy mniej, częściej, ale pewniej. Okay? Dajcie znać, że jakby ten rodzaj filozofii myślenia jest zrozumiały dla was. Okay? O to chodzi, bo to jest też taki częsty mit i często też pytacie mnie, a dlaczego nie zająć jednej pozycji i wyczekać do dołka, prawda? I zamiast zgarnąć po 20-30 punktów, to ja chcę się nastawić od razu na 100 punktów. No to teraz pytanie, czy 100 punktów jesteś w stanie powtórzyć dzisiaj, jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc? No pewnie nie, żeby robić takie dniówki. A czy jestem w stanie dniówkę zrobić 20-30 codziennie? No jak najbardziej, prawda? I o to chodzi w skalpingu, żeby to nie był taki złoty strzał, czy pojedynczy dzień, pojedyncza sesja, że mam fajnie 100 punktów albo 150, no super. Ale przychodzisz na rynek jutro, pojutrze, za tydzień i co, powtórzysz to? Nie. Okay? A 20-30 jak najbardziej jest to realne. Także pamiętajmy, takie nastawienie logiczne, logiczny cel, mierzalny cel, to jest bardzo ważne, tak? Żeby nie było potem z tego zderzenia, wiecie, z rzeczywistością, że chcemy skalpować, a nam nie wychodzi, no bo chcemy łapać po 100 pipsów dziennie. No okej, okay, to nie będzie wychodziło, to ja jestem 13 lat na rynku i też bym się nie podjął takiego zadania, że jestem, czy stwierdzenia, że jestem w stanie każdy dzień zamknąć z taką dniówką. Nie, pewnie bym nie dał rady, nie? Ale 20-30 pipsów już. Jak najbardziej. Do tego momentu są jakieś pytania? Jeżeli tak, to śmiało pytajcie. Też nie chciałbym, żeby to był rodzaj takiego suchego wykładu, monologu z mojej strony. Ja chcę tutaj pogadać, jestem dla was. Także jak macie pytania jakieś techniczne, w ogóle o to, co rozgrywałem, w ogóle widzicie pozycję, tak? To jest jeszcze kontynuacja ropy WTM-15, odbicie czy zagrani, była tutaj pierwsza pozycja, ta strzałka czerwona, tutaj druga, czy pierwszy short, dwójeczka, trzeci, zobaczcie, szybka piramida. Okay? Kiedy mam sygnał na wejście? Dobre pytanie, ale tu, że w skalpingu ja mam taką zasadę, wiecie, ja mam bardzo duże zaufanie do poziomów, do technik FIBO i ulubionym zagraniem w skalpingu jest zagranie na tak zwaną reakcję. Tutaj nawet to było w tym poprzednim slajdzie, o właśnie, tutaj to widzicie, zobaczcie. Ja bardzo używam tego, często używam tego słowa, że to jest zagranie na reakcję. I teraz czym jest ta reakcja, tak? To jest chwilowe odbicie, no jak sama nazwa mówi, na zasadzie takiej, wiecie, trzeciej zasady dynamiki Newtona, akcja, reakcja. Jednak podchodzi pod FIBO, tworzy sztuczny ruch, ja gram na tę reakcję, czy na chwilowe odbicie. Biorę co moje, księguję zysk i albo trzymam pozycję, część pozycji, albo zamykam całość, ok? Czyli to jest pierwsze wejście agresywne. Drugie wejście bardzo często jest wejściem na dołożenie do pozycji, jeżeli widzę, że sytuacja się rozwija w moim kierunku, tak? Tak jak tutaj mówiłem, 2-3 piramidy w tym samym kierunku, czy 2-3 zlecenia pod rząd jestem w stanie położyć. Na jakim interwale? Oczywiście niskie interwały, mierzenia, oczywiście nie jest to aż M1, czy nawet wykresy tikowe, bo też widziałem takich skalperów, no ja bym się pewnie wykończył, jakbym miał pracować na tikowych, bo to wiecie, jak EKG lata, nie? Niekiedy nie widać szerszego kontekstu, a tylko takie małe falki, no bo bez przesady. Ja M5, M15 wykorzystuję bardzo często do wejścia, zresztą tutaj na moich wykresach to zobaczycie, H1 do takich mocniejszych pomiarów i wyszukiwania setupów, przez co mój skalping często nie jest tak przez skalperów takich zawodowo rozumiany jako typowy skalping, tak? Bo oni mówią, Łukasz, ale ty robisz analizy na H1, ale wejścia robisz M5, M15, tak? Ale analizy z H1 nie mają się jakoś szczególnie do skalpingu, wiecie? I tak i nie, no bo jeżeli ja staram się łapać te reakcje na mierzeniach wysokich, to znaczy, że one będą o wiele bardziej skuteczne, aniżeli mierzenia na niższych, prawda? No pamiętajmy o tym, analiza czy mierzenie z wyższego interwału ma zawsze przewagę w skuteczności nad mierzeniem z niższego. Okay, to jest podstawa analizy technicznej, czy price action, czy FIBO, czy geometrii rynkowej, czy Eliota, no nawet teoria fal Eliota też zakłada, tak? Całe swingi, całe fale, cykl giełdowy na wysokich ramach czasowych, a nie Nick Eliota nie liczę M1-M5, prawda? Czy wykorzystuję wolumen rzeczywisty? Tak, wykorzystuję, oczywiście, że tak. Dywergencje wolumenowe to jest w sumie to, na czym się specjalizuję, ale nie na takim wolumenie rzeczywistym, tylko skumulowanym. To jest moja działka, to jest mój konik, można powiedzieć, bardzo dobrze to czuję. Wszelkiego rodzaju testy, retesty, ponowne, jak ja to mówię, druga szansa dla spóźniarskich, czy druga szansa od rynku, jaką rynek mi daje, ja często to wykorzystuję. Jak będzie przykład, za chwilkę wam pokażę. Tutaj mamy zagranie, to jest jeszcze cały czas ta ropa, tak? No właśnie. Dlaczego wyjście z pozycji, zobaczcie, tu były wejścia, a tutaj gdzieś tam na dołku były te wyjścia, okej? Okay?
I teraz pytanie, dlaczego? Co ja takiego wykorzystałem lub czego się bałem, że ropa mnie cofnie za chwilę? Dlaczego? No bo wziąłem te 20-30 punktów w nogi, tak? A mogłem czekać może te 100. Czego się bałem? Proszę zobaczyć, odpowiedź zawsze jest na wykresie. Zasada jest taka, że jeżeli już skalpujemy i się zajmujemy naprawdę niskimi interwałami, to analiza musi być na niskich, tak? Jeżeli jestem w pozycji, to jest bardzo ważne, tutaj miałem, zobaczcie, jedną, drugą, trzecią pozycję, no to jeżeli ja prowadzę już te pozycje, to się wszystko, wiecie, dzieje szybko, dynamicznie, trzeba mieć taki naprawdę no, duży refleks, żeby i takie jasne decyzje, prawda, podejmować, szybkie zwłaszcza. Jeżeli ja widzę coś takiego, to jest klasyczny one-to-one, tutaj pokazuje ABCD, IZZB jest potwierdzone FIBO, to czego się boję? Boję się, że rynek w tym miejscu złapie to wsparcie, nawet ktoś napisał bardzo dobrze, ZZB, tak? I co się dzieje? Rynek odjedzie i pójdzie na nowy szczyt, prawda? Strefa zwrotna, fajnie Leon napisał i dokładnie tego słowa mi brakowało, strefa, obszar zwrotny, no i to jest ten obszar zielony, prawda? Więc w skalpingu jest taka zasada, że widzisz pierwszą zaporę, pierwszą przeszkodę, tak jak ja miałem tutaj krótkie pozycje, miałem shorty, tak? No to widzę pierwszą przeszkodę w postaci zielonej strefy popytowej. Czy ja mogę liczyć na to, że rynek akurat w tym przypadku przełamie tę strefę i spadnie niżej? Czy to jest poprawne myślenie tradera? Nie. Zawsze bierzemy pod uwagę ten scenariusz dla nas negatywny. Co to jest ZZB? Ważne pytanie. Czy każdy wie, czym jest zasada zmiany biegunów, moi drodzy? Dajcie znać na czacie. Napiszcie, tak czy nie, ZZB. Wiemy czy nie wiemy? No, bo to jest kluczowe. Słuchajcie, takie elementy price actionowe w połączeniu z FIBO, z geometrią, świetna rzecz. Także naprawdę, jeżeli ktoś nie wie, warto by było, żebyście o tym pamiętali, bo to się przydaje po prostu. Zasada zmiany biegunów. No, jak sama nazwa mówi, to jest oczywiście skrót ZZB, tak? Zasada zmiany biegunów. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli łapiemy jakiś tam szczyt, tak jak tutaj, to był z 30, tam z godziny 7.50, tak, bardzo wcześnie, przynajmniej dla mnie, bardzo wcześnie, przed 8, to ten szczyt może być punktem odniesienia za kilkadziesiąt minut, za kilka godzin, tak jak tutaj było po godzinie 11, nie, 2-3 godziny, na zasadzie, że rynek wcześniej się od tego miejsca odbijał. Ja wam to pokażę, bo to jest świetny schemat, trzeba go znać i trzeba go łączyć z FIBO, to jest idealne połączenie. Mamy odbicie, mamy potem, zobaczcie, tutaj przebicie tego poziomu, rynek zasuwa dalej na północ, potem robi test i ja się boję tego, że na tym obszarze zielonym będzie ta biegunowość, czyli ten biegun północny stanie się tym południowym i w tym momencie będziemy się od niego odbijali. Okay? To jest, no to jest klasyka, tutaj Wiesław napisał, super rozgrywka. No tak, bo to ma być pewnego rodzaju logika, nie? Tak jak w szachach macie pewne schematy, one się nazywają debiutami, jak gram pół życia w szachy, więc tam też się uczy pewnych stałych schematów, na szachownicy oczywiście, tak, one się nazywają odpowiednio, no, jakby wiecie, cała taka nauka, podobnie jak z analizą techniczną czy z tradingiem, no i też trzeba szybko kojarzyć, rozumieć, co się dzieje i jak na to zareagować. W tradingu jest dokładnie to samo, dlatego widzę tak duże podobieństwo między szachami na przykład, a tradingiem, tym co się zajmuje, czy taka gra logiczna w pewien sposób. No i tutaj jest dokładnie to samo, mamy ZZB, jest pewnego rodzaju zapora, ja się nie zastanawiam, wiem jaką decyzję mam podjąć, biorę mój zysk, 3 pozycje zamykam na plusie i się cieszę, okay? Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, kolejny przykład, moi drodzy. Była taka sytuacja, może jedynie przypomnę szybciutko, o właśnie, dlaczego wykorzystuję te szybkie świece, dlaczego to jest w skalpingu takie ważne? Z kilku powodów. Po pierwsze, często się pojawia. Po drugie, te zmyłki, te fejki, te cofki często wpadają niedoświadczeni gracze, niedoświadczeni traderzy, amatorzy, tak? Oczywiście nie obrażając nikogo. A po trzecie, jeżeli my znamy zagrywki dużych graczy i po części ich myślenie, to jesteśmy w stanie, pytanie do was, walczyć z nimi, czy podłączyć się pod ruch, który wykonują, czy manipulują rynkiem. Jak sądzicie, jakie powinno być nasze myślenie? Jeżeli wiemy, że są grubasy na rynku, prawda, jest takie często określenie, oni manipulują rynkiem, to są ci mityczni smart money i tak dalej, no to pamiętajcie, że my musimy grać zawsze w kierunku z nimi. Tak? Absolutnie nie ma sensu walczyć, bo mają raczej więcej kasy od nas, dwa, lepszy sprzęt, są szybsi, a my nie mamy szansy, prawda? Więc jeżeli znamy ich myślenie, wiemy, jakie mniej więcej sztuczki stosują, jak to wygląda na wykresie, to jestem w stanie się pod nich podłączyć. No i to są między innymi tego typu zależności, które naprawdę chciałbym, żebyście
dzisiaj, jeżeli ich nie widzieliście lub nie słyszeliście wcześniej, żebyście je poznali i zastosowali, a chociaż spróbowali je przebadać. Okay? Zobaczycie, jak często te motywy się pojawiają. Sztuczne świece, tak jak ja to nazwam, markowanie ceny, sztuczny popyt, sztuczna podaż, czyli takie pojedyncze, to jest ta świeca biała popytowa, to jest ta świeca czarna podażowa, są sztuczne pojedyncze świece. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to się dzisiaj pojawiło, w ogóle to się cały czas pojawia od wielu, wielu lat. No i dzisiaj wykorzystałem ten motyw na funcie, na popularnym kablu funt do dolara, zobaczcie, 15. Pytanie do Was, kto widzi tę dużą świecę markującą? Ja ją za chwilkę zaznaczę, kto widzi sztuczną podaż na wykresie? Na razie mi na plusikiem albo napiszcie po prostu na czacie, kto to widzi. Sztuczna podaż, czyli duża świeca czarna. No trudno jej nie zauważyć, tak? Oczywiście chodzi o tę świecę. I to są takie momenty, że jeżeli ja je zobaczę i widzę, że to się jeszcze dzieje na poziomach FIBO, bo oczywiście to jest ważne, żeby to było w zgodności z geometrią, z FIBO, to są dla mnie pewniaki, tak? W cudzysłowie oczywiście, żeby nikt nie brał na poważnie, że to jest jakiś tam święty graal. Nie, to są zagrania z dużą skutecznością. Wiadomo, nie zawsze wychodzą, bo nie ma techniki, że zawsze coś działa, ale naprawdę skuteczność jest duża. Zresztą sobie przebadajcie, zobaczcie. No i właśnie, i teraz pytanie. Co takiego jeszcze tutaj Łukasz widział, oprócz poziomów FIBO, że zdecydował się zająć dwie pozycje? Bo tu były dwa longi, tak? Dwie długie, duże. No, duże i długie pozycje, w sumie tak. Dwie pozycje po jednym locie. No to nie wiem, czy dużo, czy nie. Może dla kogoś dużo. No, dla mnie dwie pozycje po jednym locie, no to już się jakoś tam czuję. Co takiego było oprócz tego markowania ceny? Pytanie do wszystkich. Układ harmoniczny. Kolejny mit chciałbym, żebyśmy obalili, bo to jest niekiedy powtarzane błędnie oczywiście na forach, na grupach dyskusyjnych, najczęściej przez amatorów, przez ludzi, którzy albo nie mają doświadczenia z FIBO, albo się nie chcą tego nauczyć, albo ignorują geometrię rynkową, gdzie profesjonaliści naprawdę grają zgodnie z harmonią i się komunikują za pomocą tego na wykresie. To jest obowiązkowe, jakby znajomość tych technik ułatwia życie. To musicie mi zaufać, zresztą możecie sobie to przebadać, najlepiej jedno i drugie, tak? Bo jeżeli widzimy pewne stałe, powtarzające się paterny, tak zwane schematy, układy harmoniczne oparte na FIBO, to wiemy, czy mamy taką wewnętrzną pewność, przekonanie, że te układy nie dość, że się pojawiły dzisiaj, one się pojawiają cały czas. 15 lat temu, 13, jak ja zaczynałem przygodę od FIBO w 2008 roku, pierwsze rachunki, pierwsze trady wykonywałem już, to te układy już były, tak? I one były już opisywane. W Stanach są przez zawodowych traderów stosowane. Przecież ja się uczyłem w Stanach od Scotta Carneya, od gościa, który to wszystko opatentował, napisał książki na ten temat i tak dalej. Spotkaliśmy się też na żywo w Polsce, miałem okazję się uczyć od niego. No i to było masę, kupę lat temu, nie? I te układy obecnie wykorzystuję cały czas w scalpingu, na bitcoinie, na złocie, tak naprawdę na każdym płynnym instrumencie. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że tutaj ta przewaga i to połączenie układu harmonicznego i tego markowania ceny była. I zobaczcie, to jest przykład z dzisiaj, to nie są jakieś przykłady wymyślane, gdzie szukamy na wykresie i mówimy, o, coś tam się pojawiło. One się pojawiają cały czas. Także naprawdę nauczyć się, przyzwyczaić oko, nie bać się ich rozgrywać, bo wiadomo, trzeba się porządnie przygotować, a to zaufanie i tak z czasem nam przyjdzie. Także tutaj oczywiście chodzi o ten układ harmoniczny. Czy są pytania do tego momentu? Czy są pytania do tego, do tych setupów? Bo jeszcze mamy jeden setupik przed nami. Tutaj oczywiście geometria. Właśnie, czy układy takie geometryczne typu overbalance, typu geometria Fibonacci, jego one-to-one, czyli tak jak tutaj na wzrosty, AB równa się CD, czy te setupy kojarzycie, czy znacie, czy potrafilibyście w stanie, czy bylibyście w stanie samodzielnie je zaznaczyć, jakbym powiedzmy zrobił takie ćwiczenie teraz, tak czy nie? Znacie w teorii, to jest Andrzeju za mało, bo w teorii to możesz sobie książkę przeczytać, ja ci mogę dać, nie wiem, nagranie czy wpis, bo mam masę tego na stronie fiboteamschool.pl, natomiast jak ty tego się nie nauczysz na platformie zaznaczać i grać, to jest to, wiesz, żadna przewaga, prawda? My musimy umieć to zaznaczać na gołym wykresie, bo co z tego, że tutaj wam pokażę mierzenia, zaznaczę i wszyscy widzimy, o, jest równość fal one to one na wzrosty, trzeba zagrać longa. Ale moim zadaniem jest nauczenie ciebie, tak, jak znajdować, jak przyzwyczaić te swoje oko do tych setupów, jakich narzędzi użyć i jak to na wykresie zrobić, żeby było czytelnie, bo to jest bardzo ważne, okej? Okay? Jak szeroko patrzę na rynek? Ja patrzę w day tradingu, w scalpingu maksymalnie dzień poprzedni. Nie, no raczej tak, dzień poprzedni. Czyli powiedzmy biorę dwa okresy, dzień wcześniej i obecny dzień.
wyznając zasadę, to co jest najważniejsze, jest tu i teraz. Trade what you see, graj, handluj to, co widzisz w danym momencie. Dana napisała, że też grałaś to dzisiaj na kablu, też grałaś ten układ, no to jeżeli tego typu setupy, zobaczcie, są ludzie, którzy wykorzystują te nasze techniki, to wszystko samodzielnie już robią, no i to jest mega fajne, tak? To jest dla mnie ogromna motywacja, ja widzę sens robienia takich spotkań, webinarów chociażby jak teraz, nie, że jesteśmy w stanie się tego nauczyć po prostu, no bo to działa, tak? No to bardzo się cieszę, że tutaj to grałaś. Pytanie, czy widziałaś to jakby moimi oczami, czy to samo, te same wnioski widziałaś, tak? Czy markowanie ceny i układ harmoniczny? Nie uznałaś tego jak markowanie ceny. Zosia napisała, że jestem świetnym wykładowcą. No staram się, słuchajcie. Mam nadzieję, że fajnie się mnie słucha. Też zawsze proszę o ocenę na koniec, także jeszcze proszę mi jej nie wydawać, bo mamy jeden przykład, ale zawsze staram się prowadzić te spotkania, układać materiał w taki sposób, żeby on był naprawdę dla was zrozumiały, jasny i no i przyjemny, bo trading jest, powiem wam, ogromną przyjemnością na pewnym poziomie. Jeżeli to wszystko jesteśmy w stanie opanować, połączyć i nie zniechęcać się po drodze, no bo pamiętajmy, to jest gra na pieniądze, a gdzie są pieniądze, tam często są emocje, niekiedy te negatywne, więc to jest w sumie najważniejsze. Okej, no dobrze, no to co, ostatni przykład, słuchajcie, eurodolar, tutaj troszkę poszalałem, 5 pozycji, no, była okazja, trzeba było wyjąć z rynku, ile się tylko dało, tak? Ważna strefa podażowa i mocny trend spadkowy, to na pewno każdy wie, kto obserwuje eurodolara, że tamten trend spadkowy już trwa dosyć długo, no i tutaj pozycje, jeżeli widzę taką strefę podażową, czyli tutaj te szczyty, pierwszy, drugi, trzeci szczyt, no to oczywiście ja będę zagrywał na kontynuację dużego trendu, tak, z interwałów wyższych, no to jest jasne. Co takiego tutaj widzieliśmy i to jest dosyć ważne pytanie już dla tych średnio zaawansowanych, no bo to, że jest strefa podażowa, no to widzimy, jest opłynek, dochodzi, odbija się, dochodzi, odbija i tak trzy razy, nie? Tu był pierwszy, tu był drugi, tu był trzeci test, ale tak naprawdę cały ten ruch jest opisany geometrycznie i pytanie do was, w jaki sposób ja go powinienem opisać? Zaraz wam pokażę, bo jestem ciekawy, czy ktoś w ogóle to widzi. Czy grałem tylko na strefę podażową? Andrzej, oczywiście, że nie. No ja jestem kojarzony z technikami FIBO, jak się na mnie mówi o Fibonacci, FIBO, no od techniki, od serwisu, jaki stworzyłem, przede wszystkim od tego, co propaguję, szeroko pojęty trading Fibonacciego. Tutaj jest to narzędzie, a które wygląda, moi drodzy, w ten sposób. Ja to grałem, tak? To jest szeroki układ oparty na zygzaku, taka korekta, niektórzy mówią płaska, bo ona się troszkę rozciąga w czasie, w trendzie bocznym, w konsolidacji, okej. Okay. Natomiast chodzi o to, żeby te ruchy były opisywane za pomocą tego narzędzia. To jest ekspansja albo projekcja, dokładnie mówiąc, projekcja Fibonacciego, FS100, czyli równość fal. Dlatego was zapytałem wcześniej, czy znacie takie pojęcie jak AB równa się CD, bo to jest między innymi ta równość fal, tak? One to one, to jest do korekty pędzącej, troszkę musimy połączyć z Eliotem, połączyć z FIBO, nadać precyzji, gdzieś tam ten wolumen rzeczywisty, wiadomo, te dywergencje, one się przydają, tak? Ale w scalpingu wykorzystujemy głównie połączenie Eliota, geometrii Fibonacciego i precyzji z tych mierzeń. Tak, to jest ten typ korekty. To wszystko oczywiście było tutaj w bardzo takim agresywnym stylu, no oczywiście jak najbliżej poziomów FIBO. Pamiętajmy, że jeżeli piramidujemy, i tak jak ja się decydujemy na poziomach FIBO zajmować kolejne pozycje, tutaj było 5 shortów, to jest dosyć dużo, nie? No ale byłem pewien tego, że spokojnie te ruchy są do wyjęcia ze stop lossem, ktoś zapytał, powyżej szczytu. No tutaj jest stara szkoła, widzisz Max, czy widzisz ten szczyt gdzieś tutaj, fala się rozwija, więc wszelkiego rodzaju podbicia, zaznaczę może kolorem żółtym, tak jak tutaj, o, było chwilowe podbicie, tutaj było podbicie, tutaj nawet było, to wtedy takie podbicia staramy się wykorzystać w kontekście zajmowania pozycji kolejnej krótkiej albo kolejnych pozycji krótkich. Okay? No i to są takie przykłady z dzisiaj, z tego tygodnia w ogóle. No scalping jest fajny, tak jak mówię, w momencie, jeżeli nie przesadzamy. Ja sobie lubię w tygodniu 1-2 dni na to poświęcić, też nie cały dzień oczywiście, tak do 11, tak jak tutaj widzicie, przed 12, bo wiadomo, o 12 prowadzę live'a codziennie, także oglądajcie na naszym kanale na YouTubie Fibonacci Team. Codzienna analiza taka na żywo, waluty, surowce, towary, kryptowaluty, indeksy, no analizy na życzenie. Dużo tego, że od wielu, wielu lat taką analizę robimy. Wystarczy, że jest w pobliżu. Tak, ja mam taką zasadę, że jak najbliżej poziomu FIBO staram się zajmować pozycję, więc jeżeli widzę FS100 i jednak do niego nie doszedł, to ja stopa będę miał tam, to zobacz, troszeczkę powyżej
FS100, czyli w tym momencie jakby rozgrywam cały punkt D wynikający z tej szerokiej projekcji FIBO. Czy biorę pod uwagę newsy z gospodarek? Pawle, biorę na tej zasadzie, że unikam tego jak ognia, czyli jeżeli są dane za 15 minut, to ja wiem, że sobie 15 minut przerwy wolę kawę zaparzyć i ją wypić, aniżeli handlować na siłę, natomiast po danych już 10-15 minut jak najbardziej tak. Czy biorę pod uwagę? Biorę, natomiast nie gram na newsach, nie uprawiam tego tak zwanego news tradingu, czyli no typowo handlu na podczas publikacji danych makro, zostawiam to innym. Natomiast jak jest ten okres takiej równowagi, harmonii na rynku, czyli nie ma żadnych zaburzeń ze strony makro, odczytów i publikacji, to jest najlepszy czas. Godzina 12 obowiązkowa. Właśnie dajcie znać, czy oglądacie nasze live'y o 12. Kto nie ogląda, o, tak zadam pytanie, pewnie większość ogląda. Kto nie ogląda live'ów o 12, kto nie wiedział, że robimy takie spotkania, one są naprawdę bardzo praktyczne i tam już no, kilka tysięcy osób w sumie codziennie to ogląda. Bardzo się cieszę. Wam wyślę tylko jeszcze linka na wszelki wypadek do naszego kanału na YouTubie. Tam jest taka opcja dzwoneczek. Można sobie zasubskrybować, zalajkować, dać łapkę w górę. Wiecie, to są ważne rzeczy, żeby po prostu być na bieżąco. Dzień bez live'a dniem straconym, Mariusz napisał. No, może bez przesady, ale zawsze staram się jakieś okazje i to, co jest, to, co się dzieje w danym momencie, jakiś scenariusz, setup, no, zawsze pokazuje. Live dają zarobić, Dawidzie, o to chodzi, a większość tych setupów też gram. Wiem, że też skorzystacie z tego. No, większość wchodzi, to fakt, więc bardzo się cieszę, że wam się podoba, nie, ta forma. Pytania, moi drodzy. Pytania ostatnie 5-10 minut. Też nie chcę za dużo wieczoru wam zajmować. Jeżeli chcecie o czymś pogadać, macie jakiś problem, coś mam przeanalizować, no to śmiało. Pamiętajcie, że tutaj są materiały dla osób, które są chętne, żeby je odebrać. To jest prosty formularz, na czacie macie to wszystko wysłane. Komplet materiałów dla traderów z naciskiem oczywiście na scalping i na day trading, czyli między innymi taka narzędziówka, o którą dzisiaj omawiałem. Jeżeli ktoś chce odebrać komplet materiałów, zostawcie na miarę, będę wiedział, komu mam to wysłać. Dax, dzięki tobie dał dzisiaj zarobić, Andrzej napisał. No bardzo się cieszę, Andrzeju, że tak, pięknie w ogóle indeksy poszły, nie? No, to fakt. Dlatego mówię, że ten tydzień był świetny. Mam nadzieję, że końcówka, jutro jest piątek, też będzie bardzo udana. Kiedy będę wysyłał? Pewnie jutro, bo dzisiaj jeszcze jestem w biurze, co prawda, no ale już ileż można siedzieć w biurze, nie? Także dzisiaj już pewnie za chwilkę wolne, no a jutro wam materiały wyślę, tak żeby na weekend jeszcze można było poprzeglądać, ok? Dobra, no to co, analizy na życzenie pewnie, co? Najlepsza praca z rynkiem. Tutaj ciekawostka w ogóle, to co się stało na ropie, już wam pokażę, bo to też może nie w ten sposób, tylko FIBO. O właśnie, padło pytanie, jakie poziomy do scalpingu. To jest bardzo ważne pytanie, dlatego ja tutaj chcę wam pokazać od samego początku. 0,236, tego poziomu w ogóle nie używamy, on jest za płytki. Zastępujemy go 7,86. No i w opisie oczywiście to samo. 7,86. Ja zawsze dodaję taki symbol procent dolar, żebyście widzieli poziom cenowy obok danego poziomu Fibonacciego. I tutaj jest dokładnie to samo. Czy w ten sposób zaczynamy, że najpierw konfigurujemy odpowiednie narzędzia w kontekście wyznaczania poziomów, zdefiniowania. Tutaj to mamy 50,61 procent dolar, tutaj dokładnie procent dolar, 161 to samo i brakuje nam dwóch, czyli 0,886, tutaj mamy 886 i 127,2, czyli 1,272 i dokładnie to samo. Ok, oczywiście procent dolar, dobra. Dlaczego mówię, że ten setup na złocie był książkowy? Bo po pierwsze go omawiałem, a po drugie no zadziałał i to na niskim interwale. Zobaczcie, to jest M15, piękny setup, XAB, zobaczcie, 61. Była o nim dzisiaj mowa, między innymi na live również. Tutaj mamy układ harmoniczny, pierwszą część. Swoją drogą to jest układ naszego autorstwa, czyli Fibonacci Team Pattern, FTP tak zwany, czyli punkt B na 61, punkt D 886. Piękny setup na złocie na M15. Dobrze, analizy, to tak mi się rzuciło w oczy, więc powiedziałem. Złoto, no zobaczmy, co tam się dzieje na złocie. A gdzie mamy złoto? Tu mamy złoto. Aha, no mamy złoto, okej. Okay. Na H1. No teraz to już jest, uważam, jeżeli wybijemy tę geometrię szeroką, proszę zobaczyć,
wstaw, FIBO, zasięgi, to znaczy, że dalej podążamy na północ. Tutaj jest naprawdę bardzo ważna zapora podażowa w tym momencie na FS100. Ona, myślałem, że będzie już dzisiaj zaatakowana, przetestowana, ale jeszcze nie. Oczywiście ten współczynnik wyrzucamy, damy powiedzmy mocniejszy kolor czerwony, ok. Tutaj mamy to mierzenie. Po drodze jest jeszcze POW 61, więc też o tym pamiętamy. W ogóle rynek już się od tego odbija, także bardzo ładnie płaci od 61,8 w tym momencie na złocie, ale tu jest poziom też bardzo ważny. Czyli jakby ta strefa między 1762 a 66 jest w tym momencie najważniejsza. O, w ten sposób mogę wam pokazać, kluczowa. Okay? No 61, tu może być układ harmoniczny z tego, idąc dalej tym tokiem myślenia, pewnie jutro na live pokażę. Czyli mamy XAB, punkt B już jest widoczny, bo to jest 61, na A, druga część układu, czyli brakuje fali BC i może fala CD w ten sposób. Także tutaj proszę o tym pamiętać. Nasdaq jeszcze, tak? Potrzebujecie, ok. No to zobaczmy, co się dzieje na Nasdaq. No Nasdaqa niedługo trzeba będzie zamykać. Tak jak mówiłem, te spadki, one przyspieszają, no ale tak miało być. Kto oglądał live, ten doskonale wie, na co było grane i z czego to wynikało, więc nie będę się powtarzał, bo to wszystko macie dzisiaj na żywo o godzinie 12, jak codziennie nadajemy. A ja też te pozycje mam na indeksach i mam nadzieję, że jutro już je będę zamykał. Gdzie? Dokładnie w tym miejscu. Tu jest bardzo ładna strefa popytowa, wynika i to są w ogóle zagrania też do skalpu, także jeżeli są z nami day traderzy, skalperzy, no to na pewno tego typu cluster FIBO, ta strefa powinna was zainteresować. 14641-623, czyli wszystko to, co się wydarzy pomiędzy jednym a drugim poziomem, na ewentualne odbicie, tak, prawda, czyli dojście i odbicie, jak najbardziej będzie miało sens. Proszę o tym pamiętać. Nie mają chyba tu Bitcoina, czy mają na tej platformie, już nie wiem, bo u nich akurat nie grał. To jest bardzo fajne do skalpu, a w kontekście tego, że mamy niskie, bardzo niskie spready, szybki jest, także polecam przetestować sobie. A euro PLN, a nie wiem, czy tu PLN-y mają, bo akurat PLN-y rozgrywam średnioterminowo. Aha, tu jest, a jest dolar, a euro PLN jest. Ok, no to możemy na koniec zrobić. Tak, i jeżeli chodzi o, no i o dolara i o euro, ja tutaj też jestem pewny, takie mam wewnętrzne przekonanie, że jeszcze jeden szczyt zobaczymy, prawda? Co to znaczy? To znaczy, że tutaj ta strefa popytowa, no ona została bardzo ładnie, wiadomo, przetestowana, bo to jest ten do 27, w tym momencie mamy zrzucenie, jest próba obrony 4,58-59, no i wydaje mi się, że co najmniej taki scenariusz, absolutny minimum, to jest dojście, już wam pokażę, na głowę z ramionami. Tego się może troszkę obawiam, a chociaż obawiam to jest złe słowo, ale biorę pod uwagę taki scenariusz, tak, już wam pokazuję. Gdzie jest ta głowa z ramionami? No na tej zasadzie, że lewe ramię i prawe ramię mogą być bardzo blisko siebie, czy mniej więcej tutaj w tym rejonie, patrzcie. Tutaj jest lewe ramię, zaznaczam strzałką, głowę mamy oczywiście na szczycie, no i prawe ramię tutaj uważam, że będzie jeszcze co najmniej przetestowane z tendencją do wyjścia górą. 4,63 z hakiem. Okay? No dobrze, tyle moi drodzy na dzisiaj. Miało być o skalpingu, to o skalpingu. Dajcie znać, jak wam się podobało, czy materiał był dla was praktyczny, czy tego oczekujecie po tych naszych spotkaniach edukacyjnych. No, przede wszystkim, czy jesteście zadowoleni, czy to nie była godzina stracona dla was, no bo od 18, no 50 minut dokładnie, już szybciutko minęło, mnie bardzo szybko te webinary mijają, mam nadzieję, że wam również. Super, ok, praktycznie, świetna praca, fajne przykłady, bardzo dziękuję za te miłe komentarze. No, staramy się, żeby zawsze to było jak najbardziej praktyczne i, no i pokazujemy nasz warsztat pracy, tak, w żaden sposób nie teoretyzujemy, ja tego nie lubię bardzo, także pokazuję tylko i wyłącznie te sprawdzone narzędzia, mój warsztat pracy, no i to, co działa, to, co wykorzystuję na żywo, także naprawdę warto się tego nauczyć, być samodzielnym, no i w ten sposób czytać rynek, bo tę przewagę dzięki tym technikom i narzędziom po prostu budujemy, także proszę o tym pamiętać. Bardzo dziękuję za dzisiejsze przybycie, prawie 300 osób było, mega się cieszę, bardzo miłe zawsze jak przychodzi kilkaset osób na tę godzinkę i tutaj chce z nami porozmawiać, jest to bardzo fajne. No i tak jak mówię, motywujące do dalszej pracy. Kiedy następne nagranie? We wtorki robimy spotkania o 18, także serdecznie zapraszamy. Będziemy oczywiście informowali. No i jutro live o 12, także pamiętajcie, na naszym kanale wszystko zawsze jest, wszystkie nagrania. Tutaj materiały wam jeszcze raz wysyłam, jeżeli byście chcieli.
odebrać komplet materiału dla traderów, to proszę się zapisać w tym formularzu, wysłałem na czacie. A na live zapraszam codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w samo południe. Miłego wieczoru Wam życzę. Powodzonka na rynku oczywiście. No i słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.